bądź mną, Anon Level Rodo. Od jakiegoś czasu masz Google VR, grasz sobie w Beat Sabera, ale ile można w to samo? Pewnego dnia decydujesz się kupić Half-Life Alyx. Wszyscy wychwalają, więc czemu nie spróbować? Jesteś biedny, więc jak typowy Polak czekasz na promocję i po kilku dniach jest, oto ona, promocja 50%. Kupujesz. Tego samego dnia pobierasz grę przez cały dzień, bo mieszkasz na wsi, gdzie prawie internetu nie ma. Więc następnego dnia budzisz się o 5, aby zagrać. Znaczy o 6, bo zasnąłeś. Odpalasz i nie działa. Odpalasz kilka razy, aż zaglądasz do wymagań sprzętowych. GTX 1066 giga. Nie masz pojęcia, co to jest, ale patrzysz, co masz w swoim kompie i masz to samo, tylko że 3 gigabajty. Następnego dnia kupujesz na czarnym rynku RTX 3060. Cud technologii, coś tak dobrego, że naprawia wszystkie błędy cyberpunka. Montujesz w kompie, uruchamiasz grę i znowu to samo. Jak to możliwe, Tym razem patrzysz w obsługiwane karty graficzne i co? Twoja karta jest za dobra i jej Google nie obsługują. Proszę, wyślijcie komentarz.